Panie Edwardzie, chciałbym, żeby na początek opowiedział Pan, jaka była Pana droga do funkcji działacza partyjnego. Jak to się wszystko zaczęło, ta Pana fascynacja socjalizmem? To długa droga. Tak szczerze mówiąc, momentem, takim powiedzmy impulsem, który mnie wciągnął w tą tak zwaną wielką politykę i kręgi partyjne, było zebranie w Cegielskim. Ja byłem wtedy konstruktorem w fabryce obrabiarek W4. Dzisiaj to jest ta fabryka Volkswagena. I na tym zebraniu był nieżyjący już później mój bardzo serdeczny przyjaciel i druh, profesor Sandorski. On tam był jako młody człowiek lektorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR i jakoś żeśmy się tak zgadali, że należy coś w kraju zmienić. To było jeszcze oczywiście przed powstaniem Solidarności i chyba na początku 80 roku. Także to był pierwszy impuls, który jak gdyby pchnął mnie w kierunku myślenia o tych sprawach i również znalezienia kontaktu ze środowiskiem akademickim, bo Sandorski był wtedy już docentem, właśnie nie docentem, był prawdopodobnie adiunktem na uniwersytecie. I oczywiście bardzo lewicowym i bardzo rewolucyjnym człowiekiem. A pan był wtedy... To był taki właściwie moment. Przedtem ja się fascynowałem jako konstruktor działalnością techniczną i polityka interesowała mnie dość umiarkowanie, aczkolwiek byłem już członkiem PZPR-u. Wcześniej wstąpiłem jeszcze jako student, chyba na czwartym roku, a namówiła mnie do tego moja niestety przyszła, ale nie była teściowa. Pani Kaczmarek, która była zaangażowanym członkiem partii w Poznaniu i ponieważ ja paliłem, że tak powiem, paliłem kontakty do jej córki Ewy, no to ona chciała, że pewno, żeby młody zięć był również w PZPR-ze. I ona mnie namówiła po prostu. I wstąpiłem do PZPR-u na studiach na czwartym roku, ale się tam specjalnie nie angażowałem. Pracowałem raczej społecznie w Zrzeszeniu Studentów Polskich. To była moja pasja. I potem w Cegielskim naturalnie nie ukrywałem tego, że jestem członkiem partii, ale też nie angażowałem się. Ale mówię, ten kontakt z Sandorskim był tym, który zapalił iskrę. A dlaczego uznał pan, że trzeba działać, że trzeba coś zmieniać? Pan był sekretarzem partii w Cegielskim wtedy, prawda? Nie. Jeszcze ja nie. W tym czasie byłem po prostu zwykłym członkiem i konstruktorem. Natomiast sekretarzem partii w Cegielskim zostałem już w momencie wybuchu Solidarności. To znaczy tam był sekretarzem taki kolega Jaśkowiak, już nieżyjący, który sobie prawdopodobnie jakoś nie radził z ruchem, który się pojawił w momencie strajków na Wybrzeżu. I Komitet Wojewódzki, myślę, że nieżyjący już towarzysz Kusiak wpadł na pomysł, żeby ewentualnie postawić w tym wielkim zakładzie na czele PZPR-u no, młodego człowieka i tak jakoś padło na mnie. Dlaczego na mnie, to nie wiem nawet. Ja po wahaniach się zgodziłem, bo jak mówię, pasjonowałem się raczej techniką, a nie polityką, z tym, że zażądałem, że owszem, mogę objąć to stanowisko, ale musi być przeprowadzony wybór, co było niezgodne, właściwie nie leżało w statucie PZPR-u, ale i nie było przyjęte.
Ale powiedziałem inaczej, nie będę przyjmował tego stanowiska i takie wybory zostały wykonane. To znaczy, że ogłoszono w zakładach, że ja mam zostać pierwszym sekretarzem i co o tym sądzą członkowie partii. Wtedy muszę powiedzieć, w tym czasie do PZPR-ów w Cegielskim w Poznaniu należało około 3000 ludzi. No i oczywiście tak się złożyło, że wszyscy powiedzieli, że tak. I wtedy jak ten wynik miałem, czy nie wiem już czy wszyscy, ale w każdym razie olbrzymia większość. Jak ten wynik miałem, że członkowie PZPR-u chcą, żebym był ich sekretarzem, no to przyjąłem to stanowisko. O, i tak się tam znalazłem na tym miejscu. Pan miał autorytet wśród załogi wtedy. Pan miał autorytet jako inżynier wtedy. Czuł pan to? Tak, raczej tak. Ludzie panu... no, ja w tym czasie już byłem, no właśnie, bo tu należy powiedzieć, w tym czasie już nie byłem konstruktorem, tylko byłem już głównym inżynierem fabryki obrabiarek, czyli tak zwanym dyrektorem technicznym i cieszyłem się, mówiąc nieskromnie, no bardzo dużą sympatią wśród kolegów. Sierpień 80 roku przyszedł, strajki na Wybrzeżu, no i załoga się do pana zwraca, do pana z pytaniem, co my robimy, tak? Tak jest, tak. Jako... Był taki śmieszny incydent, którego właściwie mało znany, mianowicie chyba w drugi czy trzeci dzień strajku na Wybrzeżu w Cegielskim był spokój, nie tylko w fabryce obrabiarek, tej mojej fabryce, gdzie ja tam byłem, tym głównym inżynierem, ale w całych zakładach. Ale koledzy z W4, z mojej fabryki, przyszli do mnie i zgłosili, że no panie inżynierze, coś trzeba zrobić, czy możemy ewentualnie zrobić strajk. Takie pytanie mi zadali. I ja wtedy powiedziałem, koledzy, no strajk to będzie tutaj szkoda produkcyjna, bo musiałem tak mówić i tak zresztą uważałem, ale krótki strajk, proszę bardzo, robimy. Zorganizujcie krótki strajk, powiedzmy godzinny albo dwugodzinny i koniec. I wtedy ten strajk został zorganizowany, odbył się i znowu z kolei przyszli do mnie organizatorzy tego strajku, ale powiedzieli, panie inżynierze, ale co mamy teraz zrobić, co mamy powiedzieć? Ja mówię, no trzeba napisać krótkie zdanie, że popieracie po prostu Gdańsk. I tak się to zaczęło. No tak, ale pan troszkę odbiegał od takiego standardowego wtedy wyobrażenia pierwszego sekretarza organizacji partyjnej w zakładzie, prawda? Proszę pana, chyba tak, ale z drugiej strony absolutnie przyjąłem do wiadomości, że Solidarność jest ruchem pożytecznym, ruchem robotniczym przede wszystkim, bo z tego punktu widzenia patrzyłem, a jeżeli jest ruchem robotniczym i powiedzmy właściwym, to musimy się po prostu popierać i być. Były pytania, czy członkowie partii mogą wstępować. Oczywiście powiedziałem tak, jak najbardziej. Jeżeli to jest nasz ruch robotniczy, to dlaczego nie? Czyli Solidarność nie była przez pana uważana jako konkurencja wtedy w zakładzie? Proszę? Traktował pan wtedy Solidarność jako konkurencję, czy nie w zakładzie? Nie. A czy pana stanowisko znajdowało zrozumienie w Komitecie Wojewódzkim i no, jeszcze wyżej? Myślę, że nie bardzo, ale Kusiak był dosyć rozsądnym człowiekiem i w sytuacji, która w owym czasie w Polsce już wrzała, uważał, że nie ma powodu właściwie, żeby wojować z tym. Ale na pewno w Komitecie Wojewódzkim byli ludzie jak najbardziej temu przeciwni, naturalnie. To jest też skomplikowana sprawa. A powiedzmy. Krótko mówiąc, to były przygotowania do 9. Zjazdu Partii, o ile się nie mylę, prawda? I w
Cegielskim został powołany taki dodatkowa komisja, tak to nazwijmy, przedzjazdowa, która skupiała się głównie na nieprawidłowościach ówczesnych rządów, powiedzmy, w Polsce. I ja byłem przewodniczącym tego 9. zespołu, to zespół się nazywało. Znaczy ujawnialiście nadużycia władzy, tak? Tak. Jakie to były nadużycia? Tak, no różne tam nieprawidłowości żeśmy badali. Podajmy przykłady. Ludzie się zgłaszali, że tam, powiedzmy, ktoś został pognębiony przez bezpiekę, ktoś inny, powiedzmy, nie miał jakieś tam kłopoty w urzędzie miasta i tak dalej. No, to były czysto, że tak powiem, życiowe sprawy. Ale ten 9. zespół przygotował dokument, który został przedstawiony na 9. zjeździe i pojechaliśmy z tym dokumentem na 9. zjazd, ale przedtem jeszcze, władze partyjne w Polsce ogłosiły oczywiście wybory przedzjazdowe. Tak to było, prawda? I ja zostałem delegatem na konferencję wojewódzką. O tyle to było zaskakujące, że pierwszy sekretarz ówczesny KW, właśnie pan Kusiak, stary partyjniak, był również członkiem organizacji w Cegielskim, bo taki był zwyczaj, żeby ci ludzie byli, powiedzmy, blisko jak gdyby załóg robotniczych, nie został wybrany na delegata. Nie został wybrany na delegata i to oczywiście wywołało duże oburzenie tutaj w władzach partyjnych. No ale ja zostałem wybrany na delegata, no i na konferencji wojewódzkiej, na której było chyba ile? Około 500 osób. Cała aula była. Tak, bo w województwie wtedy w członku partii było chyba za 3000. 300 tysięcy chyba. Tak. Zostałem wybrany delegatem i w wyborach wygrałem po prostu. Tam było jeszcze dwóch czy trzech kandydatów, którzy dostali mniej głosów, a ja dostałem pierwsze miejsce w głosowaniu tajnym i wtedy pierwszy sekretarz PZPR, towarzysz Kania, uznał to za niewłaściwe i nawet, powiedzmy, polecił rozmawiać ze mną, bo konwencja była dwu- czy trzydniowa, żebym albo ustąpił, albo powiedzmy nie przyjął tego wyboru, a ja się nie zgodziłem. Powiedziałem, że towarzyszu, jak zostałem wybrany, to nie widzę żadnego powodu, żebym z tego zrezygnował. O, tak to się odbyło. Po prostu wybory były. To się nie spodobało na pewno wysoko. Tak? No tak, no to było bardzo nie na rękę władzom, tym bardziej, że w konferencji brali udział również tak zwani towarzysze z Warszawy i to był wtedy zacny, zresztą dzisiaj nasz przyjaciel, profesor Wiatr i kto jeszcze? Nie pamiętam, ale forsowano Grabskiego. Aha, i Grabski chyba. Tadeusza Grabskiego forsowano tak. Na pierwszego sekretarza. I oni mieli być wybrani na konferencję, na ten zjazd, na ten 9. zjazd i nie wygrali też wyborów po prostu. I wtedy interwencja warszawska mówiła, no zrób coś, żeby oni przeszli. Ja powiedziałem, jak nie zostali wybrani, to nic nie mogę zrobić. O, i tak. Czyli był pan za demokracją w partii. Tak. Tak nawiasem mówiąc, ta nasza demokracja wtedy była zupełnie ogłupiająca. I nawet lepsza, jak dzisiaj spojrzę złośliwie, niż w Solidarności. No ja po pierwsze, dzisiaj trudno się to chwalić, bo to tak nieładnie brzmi, ale
nie byłem inicjatorem budowy tego pomnika krzyży poznańskich, ale w żadnym przypadku mu nie przeszkadzałem. Inicjatywa wychodziła z kręgu Solidarności i główne elementy były wykonywane w Cegielskim, gdzie miałem ogromne wpływy. I takim człowiekiem, który te elementy tego pomnika tutaj naszego pięknego budował, był między innymi jeden z dyrektorów Cegielskiego, nieżyjący już mój przyjaciel Roman Wesołowski, inżynier. I on mi się pytał, no słuchaj, czy mamy się w to angażować? A ja powiedziałem, jak najbardziej. To jest, bracie, jeżeli to ma być solidarnościowy, powiedzmy, symbol, to również nasz, to nie widzę żadnego powodu, żeby Cegielski się w to nie angażował. Oczywiście to była rozmowa między nami, powiedzmy, w dwoje oczu. Tak się stało. Pomnik został zbudowany szybciutko, w błyskawicznym stylu i stanie. I dostałem zaproszenie na jego odsłonięcie, w którym brał udział kolega Lechu Wałęsa i z rządu był wicepremier chyba, już nie pamiętam, któryś z wicepremierów ówczesnego rządu. No, a ja zostałem zaproszony i oczywiście siadłem w pierwszym rzędzie i tyle. Przemawiał pan, czy nie? Nie przemawiałem, ale taki śmieszny incydent był. Po zakończeniu tej uroczystości poszliśmy do domu technika, który tam jest obok, na jakąś tam kawę małą czy coś takiego. I ja wstałem również i wśród tego tłumu, który nas tam otaczał, szedłem i ktoś, jeden czy dwóch ludzi mnie zaczepiło, powiedzieli: sekretarzu, tak się nie boicie tutaj iść sami? Ja mówię, dlaczego? Dlaczego mam się bać? Przecież mnie tutaj wy chronicie. I wywołało to śmiech i powiedzmy, no, jakoś taką miłą atmosferę. Mhm. Notabene jest nagranie z momentu wyczytywania gości przed otwarciem pomnika. To nagranie jest tutaj w Telewizji Poznańskiej. Oglądałem je kiedyś. Mianowicie przywitaniu Lecha przywitano mnie. I podobno oklaski były porównywalne z oklaskami, jakie dostał Lechu. Tak to niektórzy moi zwolennicy oceniają. Co tutaj jest, panie Edwardzie? To jest po prostu moja mama, mój ojciec, brat nieżyjący, ja w 1946 roku, gdzie rodzice byli nauczycielami w szkole w Grębowie koło Koźmina. Mhm. No tutaj, powiedzmy, moje fotografie, niezbyt tam ciekawe. A tutaj? Tutaj po prostu, no, pasjonowałem się żeglarstwem w Kiekszu, tutaj w Lidze Morskiej. Natomiast tutaj są zdjęcia, kiedy, jak zdałem maturę, i dostałem się na Wydział Budowy Okrętów w Gdańsku, to wbrew woli rodziców nie poszedłem na te studia, tylko zgłosiłem się do Szkoły Morskiej, która w owym czasie była właściwie technikum morskim. Ta stara szkoła przedwojenna i tam oczywiście mnie przyjęto i byłem tam półtora roku. Skończyłem marnie. Bo jako maturzysta pierwszy rok mi zaliczono po kilku miesiącach, drugi rok odbyłem piękną podróż na Darze Pomorza, tu jak widać. I zostałem wybrany również przewodniczącym zarządu ZMP w szkole. I karierę skończyłem dosyć marnie, mianowicie po pięknym rejsie darem na Morze Śródziemne, kilkumiesięcznym,
I po powrocie do Gdyni w pewnym momencie część moich kolegów, również i z klasy, pobiła się z chłopakami w Sopocie na ten molo podobno i na nieszczęście przy okazji dostał tam jakiś dygnitarz również, nie wiadomo od kogo. I skończyło się na tym, że władze podjęły oczywiście dochodzenia i tak dzisiaj nie mam oczywiście żadnych no, żali. Ale dyrektor szkoły do spraw wychowawczych, oficer marynarki, po prostu zwalił winę za to zajście na mnie. A ja jako, powiedzmy, nie brałem udziału w tej zamieszce, w tej jatyce, ale jako niby przewodniczący ZMP byłem odpowiedzialny za zachowanie kolegów. I w sumie dostałem za to najpierw 2 lata, kibelka w ławie, tak, a potem wyrok został zmniejszony, ale niemniej prawie że ponad pół roku przesiedziałem. Także poznałem również tą stronę życia. To są tutaj te morskie zdjęcia. Czyli marzenie o morzu się nie ziściło. Się nie ziściło, tak. Wróciłem do Poznania i muszę powiedzieć, że to było już po 56 roku, czyli po przełomie w Polsce, ale miałem wyrok ze sobą, bo zacny mecenas, który mnie bronił tutaj w Poznaniu, już nieżyjący, uzyskał nie kasowanie wyroku, tylko po prostu obniżenie wyroku. Także i zgłosiłem się na Politechnikę, na Wydział Elektryczny i wtedy zacny profesor Węglarz, który był dziekanem, mówi, no bracie, tu wyrok masz ze sobą, ale ja nic o tym nie wiem. I pozwolił mi studiować i studiowałem bez problemu. Krzyknę oko. To są te morskie tutaj, to jakieś. Aha, tutaj to jest ciekawe, to jest w czasie studiów. Dwie rzeczy. Studium wojskowe na Politechnice. Tu mieliśmy dwóch. W szkole morskiej poznałem przyjaciół Greków, znaczy synów polskich, greckich emigrantów w Polsce, którzy też studiowali tutaj w Polsce i bardzo się z nimi zaprzyjaźniłem. Jeden z nich został potem kapitanem żeglugi wielkiej, Zogas Christos. Serdecznie się ze mną przyjaźnił. A na Politechnice byli wśród nas Wietnamczycy i Koreańczycy z Korei Północnej. I tutaj ich widać. A tutaj gramy w rugby, bo również w czasie studenckim no, grałem w rugby. Jeden z pierwszych klubów w Polsce w Poznaniu. Tutaj jakiś znajomi. Aha, i potem po powrocie tutaj na Politechnikę zaangażowałem się w harcerstwo również. Notabene był to powrót do harcerstwa, bo jako młody chłopak w 1946 roku już też należałem do harcerstwa, a potem nieżyjący starsi koledzy Świątkowski, Adamczak wciągnęli mi do harcerstwa i bawiłem się tutaj w harcerstwo. Harcerskie rzeczy. Prowadziłem tych młodych chłopaków w góry. Notabene teraz po latach, po powrocie do Afryki, to wszyscy są już dzisiaj prawie że w moim wieku, ci tutaj, i wciągnęli mnie do takiego stowarzyszenia Wiarusów. I w tym stowarzyszeniu również się udzielam.